I uroczyście przyrzekam, że na tym kanale pokażę widzom prawdziwą siebie, taką, jaka jestem na co dzień. Bez połykania kija od szczotki. Cześć, mam dzisiaj dla Was filmik z ulubieńcami, ponieważ strasznie się za Wami stęskniłam, a uznam, że jest to dobry moment, żeby jeszcze ulubieńców nagrać. Także ich nagrywam. Jedziemy z koksem. Zacznę od kolorówki, bo jest jej najwięcej, a produkt z pielęgnacji mam w zasadzie tylko jeden. Zaczniemy od mojego świętego grala ostatnio. Jest to podkład. Podkład z Inglota. Dosyć głośno było o nim na YouTubie. Chyba były dosyć sprzeczne opinie. Co do mojej cery, jeśli pamiętacie, ona jest mieszana z przewagą stref suchych. Więc ja lubię podkłady, które delikatnie matują skórę, matowią ją, ale także troszeczkę ją rozświetlają i nie sprawiają takiego uczucia ściągniętej skóry. Ten podkład mi to zapewnia, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ładnie wygląda na skórze. Mam go teraz na twarzy, możecie go podziwiać przez moment. Pewnie na innej twarzy by wyglądał ładniej. Ale cóż, jesteście na moim kanale. Co jest fajne? Fajne jest to, że ma pompkę do dozowania. Jest to pompka Airless. To jest w ogóle genialny wynalazek pompki Airless, ponieważ macie pewność, że dużo powietrza się nie dostaje do środka. A wiadomo, jeśli powietrze się dostaje do środka, to namnażają się troszeczkę szybciej bakterie. To też podkład szybciej nam wietrzeje i szybciej traci swoje właściwości. Więc pompki Airless, genialna sprawa. Jedyny minus ich jest taki, że nie możecie sobie idealnie dozować tego podkładu na rękę czy tam na jakąś powierzchnię, ponieważ musicie dobrze docisnąć tą pompeczkę, żeby wydobyć produkt ze środka. To jest może w zasadzie to jest chyba niedogodność bardziej niż minus, więc nie uznawajmy tego za minus, bo podkład jest bardzo dobrym produktem. Ja go używam w najjaśniejszym kolorze 79, jest to kolor chyba najjaśniejszy z kolorów chłodnych, dlatego że ja mam chłodną karnację. I w butelce, mam nadzieję, że to widzicie, że on się wydaje lekko ziemisty. Jest po prostu taką mieszanką odcieni, która genialnie wygląda przy chłodnych cerach. I jeśli macie chłodne cery, szukacie jasnego podkładu, to serdecznie Wam polecam przejść się, zobaczyć, wypróbować go, poprosić o próbkę albo przetestowanie na swojej cerze. Bo jest naprawdę bardzo dobrym produktem. Używam go teraz na co dzień i chyba znalazłam swój podkład idealny. Taki, który mogę z powodzeniem używać na co dzień, czy jak idę na imprezę, czy jak idę na jakąś... chciałam powiedzieć coś głupiego, nieważne. Czy jak idę na wesele, czy gdziekolwiek indziej, to wiem, że mogę temu podkładowi zaufać, ponieważ jego trwałość jest akurat taka, że pasuje mi, jeśli chcę na co dzień użyć go z lżejszym pudrem lub na jakąś specjalną okazję z cięższym pudrem i on zawsze będzie dobrze wyglądał na mojej skórze. Także ja jestem z niego mega zadowolona, do mojej cery się spisuje, bardzo wygląda ładnie na skórze, długo się na niej utrzymuje i zapewnia mi komfort noszenia na co dzień, co jest też dla mnie bardzo ważne, bo nie lubię, tak jak Wam mówiłam, ściągnięcia na twarzy, bo zacznie mnie to drażnić strasznie. Jest spoko. Pierwszy podkład z Inglota, który po prostu sprawia, że serce mi szybciej bije. Skoro już tak lecę, polecę sobie może markami, bo mam jeszcze jeden produkt z Inglota. Jest to cień do powiek sypki AMC numer 22. To jest kolor, który ciężko zidentyfikować. Jest w zasadzie mieszanką fioletu z różowym złotem. Co on robi z okiem, to jest po prostu nie do opisania. Jeśli nie miałyście jeszcze cieni sypkich pyłków z Inglota, to ja Wam się polecam przejść i zobaczyć. Pomimo tego, że ceny nie są najniższe, bo wiadomo, niższe ceny mamy na przykład w Viperze, bardzo niskie ceny za pyłki, to jednak tu macie dużą pojemność i świetną jakość. Dużo drogich marek ma też pyłki do oczu. Jednak za ceny 3, 4, 5 nawet razy większe niż Inglot. A Inglot ma naprawdę te produkty rewelacyjne, warte polecenia, robią po prostu miazgę na oku i zachwycam się trochę, ponieważ jestem podjarana tak tym produktem, a ja uwielbiam róż. Jeśli ktoś mnie ogląda, to wie, że jestem straszną fanką różu.
a to z przydomionymi makijażami, z makijażami smoky. Wygląda po prostu genialnie, mieni się genialnie, zależy z jakim produktem go użyjecie. Możecie go używać także solo, możecie go używać z żelem z kreolanu, o którym mówiłam nieraz. I zawsze wygląda bardzo dobrze. Jest, no jest piękny. Cóż, nic dodać, nic ująć, bardzo serdecznie Wam go polecam. Wiem, że się trochę zachwycam, na końcu będzie też produkt, a właściwie rzecz, do której mam mieszane uczucie. Także poczekajcie do końca, jeszcze nie idźcie. Następna rzecz, ponieważ mam tutaj tylko jedną rzecz z Maybelline. Jest to cień kremowy do powiek z serii Tattoo. Kolor nazywa się Creamy Beige 98. Wygląda tak w słoiczku. Historia tego była taka, że kiedy wypuścił Maybelline nowe kolory tych cieni w kremie, to pomyślałam, że niezbędny jest mi właśnie beżowy. Poszłam do sklepu i w drogerii już okazało się, że beżu nie ma, jest ten. Patrząc w światła, wiecie jakie są światła w drogeriach. Wiecie, jak kolory się strasznie przekłamują. Uznam, że to będzie ładny taki chyba kolor, lekko brązowawy, fajnie wyglądający na powiece. W domu okazało się, że jest to jednak bardzo chłodny beż, taki wpadający w brąz. On ma chyba jakąś domieszkę różu, bardzo, bardzo delikatną, tego nie widać, ale jest to na pewno zdecydowanie chłodny kolor. Jeśli macie zimną karnację, jeśli macie chłodną karnację, ciepłą karnację, on naprawdę zawsze wygląda dobrze. W tej chwili też mam go na oku, zastosowanego jako bazę. Trzyma się jak beton na oku. W dobrym słowa tego znaczeniu, po prostu trzyma się naprawdę mocno. Skubany. No jest naprawdę bardzo dobry. Strasznie jestem z niego zachwycona. Jeśli mam ochotę na szybki makijaż, to nakładam go. Jeszcze jeden jakiś cień transferowy lub cień do przydymienia i makijaż mam dosłownie gotowy. Jest genialny, świetnie się trzyma, nie zbiera się w załamaniach. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Jak macie problem ze zbieraniem się cieni w załamaniu powieki, to wypróbujcie te cienie z Color Tattoo. Jeśli szukacie czegoś lekko brązowego, co można użyć na co dzień, co nałożyć można szybko na oko i po prostu wyjść z domu z tuszem, a jednak oko jest pomalowane, to bardzo serdecznie Wam kolor ten polecam. Dwa produkty z Kobo. Pierwszy produkt to paletka czterech cieni. Pięciu cieni. Nie umiem liczyć. Zdarza się. Słuchajcie, paletka pięciu cieni. Mówię o niej, ponieważ są to kolory typowo bazowe. O, tak Wam może pokażę, będzie dobrze widać. Są to kolory typowo bazowe, od czerni do beżu. Idealne do codziennych makijaży. Mówię o niej, ponieważ ostatnio używam jej bez przerwy. Dlatego, że po prostu każdy kolor się przydaje przy praktycznie każdym makijażu. Jest bardzo dobre zestawienie kolorów, bardzo dobrze kolory są w niej dobrane, jest bardzo dobrze przemyślana i jest idealną paletką taką na co dzień lub paletką podstawową. Jeśli szukacie, kompletujecie sobie coś takiego lub potrzebujecie podręcznej paletki, która przyda się zawsze, to to jak najbardziej. Jak znajdę ceny, to pewnie pokazują się gdzieś tutaj w rogu. Co do cieni Kobo, one się troszeczkę sypią, jednak kolory są na tyle napigmentowane, że ja jestem w stanie im naprawdę bardzo wiele wybaczyć, bo produkt jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, cieni Kobo są po prostu fajnej jakości. Jeśli jeszcze nie próbowałyście, to przejdźcie się do natury, bo warto chociaż sprawdzić, jak fajne są jakościowo te cienie. Druga rzecz z Kobo jest to kredka do brwi. Bardzo mam... Jakoś mi się tak namnożyło różnych żeli do brwi i innych produktów bardziej płynnych tego typu, bardziej niezbitej konsystencji, a to nagle kredka. Komfort szybkiego malowania brwi, to zapewni chyba tylko kredka. Jeśli macie duże prześwity, potrzebujecie czegoś, co szybko Wam uzupełni brewki i możecie po prostu minutę wyjść z domu, no to kredka, jak najbardziej. Żaden żelowy eyeliner czy cokolwiek innego do brwi nie zrobicie tak szybko makijażu, jak po prostu kredką.
Cienie też, co prawda, ale jeśli macie ubytki, to jednak kredka czy coś innego w cięższej konsystencji jest niezbędne. Kolor nazywa się 303 Twilight z zimnym brązem. Mam go w tej chwili na brwiach. Jest zimnym brązem, idealnym dla blondynek szczególnie i dla wszystkich innych osób, które mają delikatnie chłodny odcień włosów. Gramatycznie mówię? Chyba tak. Widać, że jej używam namiętnie, codziennie. Ostatnio naprawdę codziennie wróciłam do kredki, jestem z tego mega zadowolona, bo kolor jest perfekcyjny. Także serdecznie Wam polecam. Dobrze, z Kobo już skończyłam. Teraz przejdę do NYXa. Nie wiem, od czego zacząć. Chciałam Wam pokazać trzy produkty, które skradły moje serce i to tak... Muszę Wam je pokazać. Okej, zaczynam od... kamuflażu. W przeciwieństwie na przykład do tego, którego zawsze Wam polecam, kamuflażu z Makeup Forever, który jest geniuszem nad geniuszami i nic go nie potrafi tak naprawdę zastąpić, dlatego że on zastyga, to ten kamuflaż, no wiadomo, że jest w dużo niższej cenie niż produkty z Makeup Forever. Kryje nieziemsko, używam go pod oczy, ponieważ jest tłustej konsystencji. Nie zbiera mi się w załamaniach, oczywiście przypudrowany. Kryje nieziemsko, już mówiłam? Mówiłam. Macie tu 8 ml, co jest mega dużo jak na ten kamuflaż, ponieważ rewelacyjnie jest napigmentowany. Ma bardzo dużą, skupioną ilość tego pigmentu i wystarczy Wam malutka ilość, żeby zakryć to, co chcecie zakryć tak naprawdę. Więc produkt jest naprawdę godny polecenia, godny zainteresowania się nim też, godny ogólnie uwagi. Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo mi spasował ten produkt. Jeśli mam wysuszoną skórę pod oczami, co ostatnio zdarza się często, bo ta pogoda po prostu... Jeszcze trochę. Będzie lato, już będzie ok, mam nadzieję. Ale produkt jest świetny. Jestem ciekawa, czego miałyście i jestem ciekawa Waszej opinii, także koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, bo nie widziałam, żeby ktoś jeszcze o nim mówił, nawet jeśli szukam recenzji, a mnie się bardzo, bardzo spodobał. Następna rzecz z NYXa. Następna rzecz z NYXa. Kredka. Chciałam powiedzieć, że to jest kredka do oczu, bo w zasadzie takie używam, ale nie jest to kredka do oczu. To jest Wonder Pencil. Jest to kredka, która może być kredką na linię wodną, może być korektorem, możecie używać ją do brwi, do wyrównywania kształtu warg, przy ciemniejszych też śminkach, w sumie przy jasnych także. Możecie nakładać ją na łuk kupidyna, żeby delikatnie rozświetlić makijaż ust. Jest to kredka wielozadaniowa, ja jej używam na linię wodną, ponieważ świetnie się trzyma. Ma świetny kolor. Tak jeszcze patrzę, czy tu jest jakiś kolor, mam chyba 01. Czy jest jakiś inny, ale chyba nie ma, to jest chyba jedyny. Także kredka jest rewelacyjna, bardzo dobra, bardzo długo na nią polowałam, ponieważ ja ją zobaczyłam u Agnieszki Dresset & Me, którą serdecznie pozdrawiam i ślep 100 buziaków. Agnieszko, zobaczyłam u Ciebie, pamiętam, że ją bardzo polecałaś. I kiedy od razu weszłam do NYXa na targach, to wiedziałam, że muszę ją mieć. Od razu ją wpakowałam do koszyka i jestem mega zadowolona. Także możecie wierzyć słowom Agnieszki, ona nie kłamie. Na pewno nie. Zresztą nie poleciłabym Wam żadnego czegoś, co nie uważałaby za słuszne do polecenia. Tak, mam kolor 01, light. Bardzo dobry kolor, bardzo fajna kredka. Długo się trzyma na linii wodnej, a to jest chyba dla mnie najważniejsze, bo po to ją kupiłam. Ostatni produkt z NYXa, który w zasadzie kupiłam na spróbowanie i znowu się zakochałam. Dlatego robię ulubieńców, bo są to same produkty, które ubóstwiam. Dewy Finish Setting Spray. Jest to spray utrwalający, mam go w tej chwili na twarzy, który daje efekt dewy, czyli takiego delikatnego glow na twarzy zdrowej cery. Fajnie wykańcza makijaż. Jest to fajna odmiana od sprayów utrwalających matowych. Utrwala tak samo dobrze. To też jest duży plus. Jestem mega z tego zachwycona. Fajnie wygląda na zdjęcia, fajnie wygląda na co dzień, fajnie utrwala makijaż. Jest go co prawda niedużo, bo 60 ml. Nie pamiętam, ile kosztuje, znajdę ceny, będą tutaj. Jestem zadowolona. Cóż mogę więcej powiedzieć? Ten efekt mi się tak bardzo podoba, szczególnie jeśli nałożę makijaż, który stara się ukryć moje zmęczenie na twarzy, tak jak dzisiaj. A powiedzmy,
ale staram się ukryć swoje zmęczenie na twarzy, to jeśli nałożę ten spray już na wykonany makijaż, to cera wygląda tak rzeźko, to jest takie fajne. Skończyłam z NYXem. Mam ostatnią rzecz Wam do pokazania. Jest to rzecz, do której miałam bardzo ambiwalentne odczucie na porządku, ale tak jest rzeczą interesującą. To na pewno jest rzeczą interesującą i nie mogłam się obyć, żeby tego czegoś nie wypróbować. Mówię o pędzlu Glam Brush OV2, czyli o tej szczotce pędzlu. Jest to pędzel, który służy mi osobiście do nakładania podkładu. Mam też ten większy, ale jeszcze go nie używałam. Także mówię o tym, bo tego używam dosyć namiętnie. Jest to pędzel, który nadaje troszeczkę innego wykończenia na skórze, bo on w zasadzie rozsuwa ten podkład i tak faktycznie jest. Rozsuwa go dokładnie po cerze, od razu ją wcierając w tą cerę. Bardzo szybko się używa produktu z tym pędzlem, dlatego że w zasadzie wystarczy jedno pociągnięcie w jednym miejscu i to jakoś tak szybko, fajnie idzie. Cera jest bardzo naturalnie wygląda po tym podkładzie. Bardzo przypomina efekt Beauty Blendera czy innych gąbek, dobrze wklepnanego podkładu w twarz. Nie jest to pędzel, który służy do wklepywania podkładu, do budowania krycia. Jest to raczej pędzel, jeśli chcecie nie ciężki makijaż, nie ciężkie krycie, tylko zależy Wam na bardzo ładnym, naturalnym efekcie. Jeśli tak, to mogę Wam ten pędzel do tego polecić. Jest bardzo ciekawym i fajnie mieć taki pędzel w swojej kolekcji. Fajny pędzel. Ostatnia rzecz. Teraz rzecz w końcu z pielęgnacji. Co do produktów Evre, to ja wiedziałam, że oni mają dobre produkty, że to są fajne produkty na naszym rynku i wiedziałam to od wielu lat, od kiedy wprowadzili produkty na rynek i wypróbowałam kremu do stóp. Ostatnio byłam w Warszawie, no może nie tak ostatnio, czas mi chyba trochę za szybko leci, ale ostatnim razem, kiedy byłam w Warszawie, ja jestem takim typowym chaosem, zawsze czegoś zapomnę, zawsze czegoś zapomnę. Jeszcze nie zdarzyło się, żebym wyszła z domu, nie zapominając czegokolwiek. A jeśli czegoś nie zapomnę, to na pewno będzie pech. Mówię o balsamie, ponieważ ostatnio zapomniałam balsamu do ciała, a byłam na 2 dni poza domem i musiałam szybko coś kupić, wziąć ze sobą coś, co jest mocno nawilżające, bo te balsamy hotelowe to tak... Wiecie. Są, bo są. Uznałam, że kupię to, balsam do ciała głęboko nawilżające do skóry, bardzo suchej i odwodnionej. Ja uwielbiam tego typu produkty, bo ja mam właśnie taką skórę. Tyle. Bez parabenów, barwników, olejów mineralnych. Olejek canola, hydromanil, to jest jakaś ich pewnie mieszanka, urea, masło shea. Co tu pisze producent? Odbudowuje barierę lipidów, tworzy film okluzyjny, chroniący przed utratą wody z naskórka. Zaraz Wam o tym powiem. A ten ich hydromanil. Natychmiastowo i dogłębnie nawilża, przywraca sprężystość i elastyczność. Masło shea odżywia i wygładza, no to robi właśnie masło shea. Chroni przed przesuszeniem, też fakt. Tworzy film na skórze okluzyjny. Tak, ale nie jest to taki film na skórze typowy dla balsamów do skóry odwodnionej, bardzo suchej. Nie jest to film lepki na tej skórze. Jest to taki film, który jest po prostu przyjemny i po nałożeniu tego balsamu on się szybko wchłania, zostawia tą skórę taką miękką i gładką. I to jest właśnie ten film. To nie jest nic tłustego na tej skórze, jeśli macie skórę suchą, bo wiadomo, że bardziej tłusta się zachowa troszeczkę inaczej. Ale możecie od razu ubrać ciuchy, co jest też dla mnie ważne, bo lubię sobie wskoczyć na przykład w ciągu dnia pod szybki prysznic, jeśli jest ciepło na zewnątrz i nałożyć balsam później, bo muszę i wskoczyć w ubranie lub z rana wziąć prysznic i wskoczyć ubranie. To jest dla mnie ważne, mieć produkt, który wchłonie się ładnie, mogę szybko założyć ciuchy, a jednak wieczorem będę dalej czuła, że ta skóra jest nawilżona i tutaj spełnia swoje zadanie. Skubany, nawilża skórę i nie zostawię jej tłustej, no super. Do tego ładnie pachnie. Jeszcze sobie... Tak, bardzo ładnie pachnie. Opakowanie też jest ładne. W ogóle szata graficzna Evre mi się bardzo podoba.
jeśli dobrze to wymawiam, jak nie, to poprawcie mnie proszę w komentarzach. Na drugi raz będę wiedziała, jak mam wymawiać. Dajcie kciuka za analfabetyzm. Jeśli szukacie czegoś, co głęboko nawilża, nie zostawię filmu na skórze tłustego, a jednak da Wam poczucie dużego komfortu na skórze, to serdecznie Wam polecam. Dodatkowo pachnie ładnie, co jest kolejny plus. Okej, wszyscy ulubieńcy, mam nadzieję, że przeszliście jakoś to ze mną. Widzę, że bardzo długo gadam, więc już kończę. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie w domu coś z tych produktów. Jestem bardzo ciekawa. Także napiszcie mi proszę w komentarzach, jak się te produkty sprawdzają u Was, jeśli ich używałyście lub może zastanawiałyście się nad którym, także też mi to napiszcie. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i w ogóle, że macie w tym momencie piękną pogodę na zewnątrz, jak to oglądacie. I co? Popatki, buziaczki, zobaczymy się następnym razem w piątek. Już niedługo. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, cześć!